Witamy, pozdrawiamy tutaj 9D. Pana tu Żydowskiego tutaj. Jeszcze taką młodą. Właśnie parafia. No właśnie. Młodziutka grupa. Parafia. Ostrzeja, Grabów Szatecki, Huta Domowa z tego stadionu. Właśnie. Tu sympatycy przyjaciele. Niektórzy się dołączyli. I witam Was serdecznie. Czeka na to właśnie. Pracuję, dlatego też zobaczyć właśnie na szlaku pielgrzymi. Dlatego też tam gdzieś na odpustach jesteśmy, widzimy się nieraz w dekanacie, dlatego też, moi drodzy, stajecie w szczególnym miejscu, w Lasku Pojednania, gdzie jest taki zwyczaj, że chcemy sobie podziękować za ten trud pielgrzymi, przeprosić za to, co nie było zawsze tak najmniejsze czy doskonałe, że na pewno, jeżeli potrzeba, to jest tu przeproszenia. Dlatego też dzielę się chlebem, dzielicie się też się radością, że mogliście być razem, że ta nazwa siostro, bracie to nie tylko puste słowa, ale to rzeczywiście rodzinna atmosfera, która Wam towarzyszyła przez cały czas pielgrzymiego trudu. A dzisiaj stajecie tu jeszcze raz, aby z szczerym sercem przeprosić Pana Boga za nasze słabości, aby Pan Bóg nam przebaczył wszelkie nasze przewinienia, byśmy z ufnym i gorącym sercem stanęli przed obliczem Matki Bożej, aby jej tam przedstawić to wszystko, co niesiecie w swoich sercach. Niech te rekolekcje w drodze będą Wam pomocą do tego, abyście odkrywali na nowo jeszcze bardziej swoją więź z Panem Jezusem, z Jego Matką i trwali w tej jedności. Dlatego też na tym momencie pęknijmy, uznając nasze słabości, przeprosił Pana Boga za wszelkie zło, aby On nam je przebaczył i obdarzył swoim błogosławieństwem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Przekroczenie, odpuszczenie i darowanie wszystkich grzechów niech nam udzieli Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Na znak oczyszczenia przyjmijcie błogosławioną wodę. Niech ona będzie symbolem waszego czystego serca i waszego dobrych intencji. Nie pijemy księdza. Powiedz, który przewodnikowi naszej grupy, który z nami razem pracuje, za jego poświęcenie, za trud. Niech Pan Bóg tam błogosławi. Ale siostry też spociły. No właśnie, niech ta woda przypomnie właśnie radość pełnego oczyszczenia właśnie. Postajemy i pozdrawiamy Was i zapraszamy na następny rok. Dbajcie nowego proboszcza w Utrzei. Zapraszamy.